Dzień dobry, witajcie między drzewami. Ja jestem Paulina i dzisiaj moim i waszym gościem jest ktoś bardzo szczególny. Długo będę wymieniać zalety i um, zawody, można tak powiedzieć. Człowiek bardzo wielu, o bardzo wielu twarzach ornitolog, weterynarz czy doktor nauk weterynaryjnych. Lekarz weterynarii. O, autor przeszło 30 książek. To z Wikipedii wszystko. Oczywiście. Na łatwiznę pani powie. <laughs> Ale mam ze sobą książkę, którą przeczytałam kilkakrotnie, więc zaraz sobie porozmawiamy. Ale też założyciel azylu dla ptaków um, Ogrodu Zoologicznego w Warszawie a, i dyrektor tegoż od 2009 roku. I przy okazji jeszcze radiowiec. Możecie go posłuchać o 9 każdą środę w radio dla ciebie, audycja pod tytułem Latające radio doktora Kruszewicza. A w piątki w trójce. A w piątki w trójce. Z samego rana. Doktor Andrzej Kruszewicz, bardzo mi miło. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, mam ze sobą książkę Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami. I chciałabym porozmawiać dzisiaj, troszeczkę będziemy pewnie do, tego, do tej książki y, sięgać. Chciałabym porozmawiać o tym, w jaki sposób my ludzie eksploatujemy przyrodę. Przygotowując się do tej audycji, zrobiłam sobie taki test w sieci który pozwolił mi obliczyć mój ślad ekologiczny, czyli ten wskaźnik, który umożliwia oszacowanie zasobów przyrodniczych, które zużywam w stosunku do możliwości odtworzenia e, przez Ziemię tych zasobów. I wyszło mi, choć jestem świadomym konsumentem, mięsa jem niewiele stosunkowo, wyszło mi, że jakby wszyscy ludzie żyli tak jak ja, to na, na jedną osobę by potrzeba było półtorej Ziemi. Jak na jedną osobę, na, 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 na dzisiejszą populację Tak półtorej Ziemi. Tak. No tak, dlatego musimy poszukać innej planety. No podobno na Marsie już tam szukają wody. Tutaj nasz operator się uśmiechnął na samą myszę przeniesieniu na jedną planetę. Jak no. ma pan na imię? Wojtek. A no właśnie, tak wygląda trochę jakby właśnie już chciał być na jednej planecie. Wszystko przed nami, ale póki co mamy jedną planetę. I musimy w taki sposób egzystować, żeby tej, tych, tych zasobów starczyło na przyszłe pokolenia. Tak, i tutaj każdy z nas ma bardzo wiele do zrobienia i tu nie ma lepszych i gorszych. Niestety ciągle objawiają się jednostki, którym się wydaje, że są lepsze, mądrzejsze, albo wie, lepiej wiedzące i krytykują innych. Ja się z tym z, nawet z hejtem spotykałem już wielokrotnie na różne sposoby. Zwykle było to. Kompletnie bezzasadne i w ogóle nie wiadomo z czego się wzięło. Ostatnia fala hejtu była przez to, że przyznałem, że jem mięso. Mało tego, że jak już wybieram mięso, to wolę dziczyznę niż cokolwiek innego. No trudno, żebym wybrał mięso świni, która stała w kolejce do uboju, czy mięso udręczonej krowy, która stała w, w, na betonie i nie widziała słońca przez 6 czy 7 lat, zanim została skierowana na uboj z powodu technopatii. Wolę dziczyznę, czyli zwierzę, które żyło zgodnie z naturą, a nawet nie wiedziało, że umarło, bo, bo, jeśli dobrze zostało strzelone. I, I tak, jeżeli już mam chęć na czerwone mięso, to biorę takie mięso. Akurat już zostałem skrytykowany przez osobę e, płci żeńskiej, młodą, bardzo, trzydziestoparolatka tak na oko, i to było zupełnie bezzasadne, dlatego że założę się, że po pierwsze ta pani zjadła w życiu więcej mięsa niż ja, a po drugie ta pani częściej bywa na polowaniach niż ja, bo ja od paru lat dobrych nie byłem, bo nie mam ani czasu, ani motywacji, bo po prostu mam łatwy dostęp do dziczyzny, a ta pani hejtuje i blokuje by polowania, więc bardzo często bywa w lesie mm. na polowaniach. Także w ciągu ostatnich, myślę, pięciu lat ona była wielokrotnie częściej niż ja. A jeśli chodzi o spożycie mięsa, to lata 60., 70., bieda. Trójka dzieci, małe mieszkanie na Antoniu kubie czasem jakieś podroby się trafiały, jakieś serca kurze, czy jakieś żołądki, krupnik, coś tego typu. To mięso było luksusem. Później w techniku weterynaryjnym w Łomży internat. Ile tam tego mięsa się widziało i kiedy? Potem studia weterynaryjne w Warszawie, stan wojenny, mięso na kartki. Mhm. Ile tego mięsa było? Tak naprawdę, ja dopiero w latach 90. zacząłem regularnie spożywać mięso, ale też y, moja mama na przykład w ogóle prawdopodobnie nie, ma, nie odczuwa smaku umami i ona y, nie lubi mięsa. Mhm. Y, I w tej chwili ona już tu żyła po 80 paru lat i nadal mięso je tylko wtedy, kiedy ma wyraźną chęć. Ja mam podobnie. Jak odczuwam chęć, to zjadam mięso, raczej białe, ale jak mam chęć na czerwone mięso, to nie, nie walczę ze swoim organizmem, tylko po prostu z tego korzystam, ale szukam, żeby to było mięso najwyższej jakości, jak Nincina, czy powiedzmy dziczezna. No i zostałem okrzyknięty właśnie złoczyńcą. Przez kogoś, to założy się, że jest od wegetarianinem, czy weganinem od kilku lat, bo ci są najbardziej radykalni w poglądach i w tym, co mówią, a tak naprawdę ta osoba zjadła pewnie mięsa więcej ode mnie w swoim życiu, albo ze swoją rodziną, bo w rodzinie w ogóle się mało jest mięsa jadło, mógłbym się określać jako, jako flexiwega... Flexi, we, flexi, jak to się nazywa? fleksitarianin. Ale ja mówię, że jestem fakultatywnym wegetarianinem. Bo raz jem mięso, a raz nie jem. Natomiast raz dziennie spożywam jakieś mięso najwyżej, a często wcale, więc a tak był absolutnie chybiony i nieuzasadniony, ale no oczywiście łatwo znaleźć koneksję z tym, że mam uprawnienia łowieckie, bo mam jak zostałem dyrektorem warszawskiego ZO, to wszyscy dyrektorzy zawsze mieli uprawnienia łowieckie, zawsze była broń na terenie ZO ze względu na bezpieczeństwo. Mm -hmm. Więc ja też musiałem to zrobić. I zrobiłem to z wielkim entuzjazmem, bo wśród, myśliku, wśród leśników, które znam, znam wielu myśliwych. I byli to zawsze wspaniali ludzie, zawsze ich podziwiałem, podejście ich do, do przyrody. Więc dla mnie to przyszło bardzo lekko. No właśnie takie podejście bardzo bambinistyczne, można powiedzieć, że dziczyzna nie. A, a te y, mięso, które ma w sklepie, bo nie wiemy skąd to, to mięso tak naprawdę pochodzi, znalazłam informację, że 18% gazów cieplarnianych właśnie pochodzi od zwierząt hodowlanych. Głównie od bydła, tak? Tak, to jest więcej niż samoloty, niż transport, produkcja 1 kg wołowiny to 25 kg zbóż i 15 tysięcy litrów wody. No w całej w produkcji mięsa, w samej rzeźni ile się zużywa wody, więc y, gdybyśmy. No nie damy rady wyżywić ludzkości dziczyzną w dzisiejszych czasach. Może gdybyśmy hodowali jelenia na większą skalę, albo daniele, bo one rzeczywiście wykorzystują środ zasoby środowiska o wiele lepiej niż bydło i nie potrzebują potem tych wszystkich dodatków i są zdrowsze po, ogólnie rzecz biorąc. Więc może, gdyby, to może by się to zużycie wody zmniejszyło, ale pierwsze, co to musimy, bardziej racjonalnie odżywiać się mięsem, tego mięsa nie musimy jeść aż tyle i nie trzy razy dziennie yy, i z całą pewnością, gdybyśmy może to wybierali mięso, niech ono będzie droższe, ale niech ono będzie od w miarę szczęśliwych zwierząt, które no, nie, były, nie żyły w udręce. I też ich produkcja tego mięsa nie, nie szkodziła tak bardzo środowisku, jak produkcja właśnie yy tego, tej wołowiny w Argentynie załóżmy. No i import tego z samolotem tak, do nas. ślad węglowy. A dodatkowo, jeżeli ktoś nie je mięsa, czuje się przez to lepszy od innych, ale spożywa nabiał, to niech się przyjrzy krowie fermowe, jak ta krowa żyje, jak jest upodlona. Ludzie sobie nie znają sprawy z tego, że cielęcina jest produktem ubocznym mleczarstwa że krowa musi być w ciąży, musi urodzić cielaka, żeby dawać mleko i ten cielak jest od niej zabierany do, do cieletnika, do wychowalni i potem przez, prze, przerabiany na cielęcinę. Czasem ludzie protestują, mówią, nieprawda, są już takie krowy, co dają mleko same z siebie przez cały rok. Nie ma takich krów. Trzeba krowę zaciążyć i to jest pylne, bo krowa byka nie widzi i potem trzeba tego cielaka i zabrać. On się tylko napije siary, czyli tego mleka z ciałami, przeciwciałami, a potem przyjdzie do cieletnika na preparaty mleko zastępcze, bo na mleku kładzie łapę konsument z miasta. Jedna krowa 20 litrów mleka da w ciągu dnia? W ciągu roku już dają w tysiącach litrów. To po prostu jest makabra. Produkcja mleka wzrosła y, trzykrotnie w ciągu, w ciągu 20 lat. W sensie wydajności krowiej. Tak, no i te, ta cielęcina jest produktem ubocznym. Ta, te krowy trafiają na ubój dopiero wtedy, kiedy już technopatie nie pozwolą na ich dalszą eksploatację, czyli będą rozjechane wymiona albo, albo racice stania na twardym. One słońca nie widzą. Przy 50 krowach już się nie da wypędzać ich na pastwisko. Przy 20 już jest to trudne. Więc no, trzeba spożywając mleko mieć świadomość tego, co my robimy. I jeżeli ktoś mówi, że on jest lepszy, bo nie je mięsa, ale spożywa nabiał, Albo spożywa ryby i też nie patrzy, co to są za ryby, czy mają certyfikat MSC czy ASC. No to ja pytam, no co ciebie za człowiek tak naprawdę? Dlaczego a W tych masz... sieciach nie tylko ta ryba, którą akurat chcą złowić, tylko masa innych no, organizmów. No bo jeżeli ktoś chce koniecznie łososia, przeciętny konsument chce łososia, to dla wyprodukowania kilograma łososia potrzeba 5 kilogramów ryb, trzeba złowić i przez nas przerobić na paszę, a w przypadku tuńczyka to jest nawet 20 parę kilogramów ryb. Żeby, żeby był kilogram tuńczyka, bo klient chce tuńczyka. Oczywiście są tuńczyki, które się dobrze odradzają, jak bolita i one, one szybko się rozmnażają i szybko się populacja regeneruje i to można jeść. Tylko trzeba patrzeć na certyfikat, co my bierzemy, za co my płacimy. A jak pytam o certyfikat MSC na wykładach, które prowadzę, to tak mniej więcej 10% studentów w różnych wydziałów, to mniej więcej 10% podnosi rękę. Więc y, jest mała świadomość, a jednocześnie ludzie no czują. Proszę się... wyjaśnić teraz. MSC y, to jest certyfikat, taki niebieski znaczek, bo jeszcze jest ASC, innego, zielonego koloru. Jest to certyfikat potwierdzający złowienie ryby w sposób zrównoważony, czyli eksploatację łowiska w sposób zrównoważony. E, jak to w angielsku się nazywa? E, Ma Ma Marine Stewardship Council. E, a drugi to jest Aquaculture e, Council. I tutaj. Tak, trzeba po prostu zwracać uwagę na te certyfikaty, wybierać, wybierać te ryby, które mają taki certyfikat, a nie patrzysz tylko na cenę i patrzeć na łowisko, bo te fiordy, które były reklamowane jako czyste norweskie fiordy, już teraz są reklamowane tylko jako norweskie fiordy. One już nie są czyste, jak tam się prowadzi hodowlę ryb na wielką skalę. Dorsze są też hodowane, do paszy się dodaje różne rzeczy. Jest to makabra, więc jeżeli ktoś potrafi złowić ryby, pójść sobie z wędką, to będzie zjadał więcej gatunków ryb. Przeciętny konsument w mieście to zjada karpia tylko na święta i tak naprawdę zjada tylko karpia bardzo niewiele. Potem zjada łososia, śledzie, czasem tuńczyka, nie wiem czy sześć gatunków ryb by się naliczyło, że zjadł w ciągu roku, a wędkarz to jednego dnia może mieć sześć gatunków ryb. I, I korzysta z karpi i kara przez cały rok. Więc yy, tak, a tutaj ludzie mają zazwyczaj. Ja czasem dochodzę do takiego wniosku, że ci. Udręczeni ludzie, żyjący na 15 piętrze, w jakimś bloku, w dużym mieście, którzy jedzą byle co i oddychają byle jakim powietrzem, zwyczajnie zazdroszczą tym, którzy jedzą dobrze, żyją w czystym miejscu, oddychają świeżym powietrzem, jedzą produkty naturalne i nieprzetworzone, tak jak dziczyzna, jak właśnie grzyby, jak zioła, jak ryby złowione samodzielnie. I, i to myślę, że stąd się bierze ten konflikt, bo ja to widzę bardzo wyraźnie konflikt między miastem a wsią. I po, po hipokryzji która odniosła ogromny sukces, postanowiłem, leżało mi na sercu taki, taka kontynuacja. I zrobiłem kontynuację i dałem jej tytuł Histeria Urbanogenes, czyli Histeria pochodząca z miasta. I tłumaczę słowo Histeria i tłumaczę skąd, skąd ten tytuł. Czekamy na premierę w takim razie. To już niedługo. Dzisiaj dostałem sygnał, że już te moje poz znaki po ostatniej korekcie poprawki zostały naniesione. Fantastycznie. Wracając jeszcze do tych, do tych naszych rozważań. Załóżmy, że tak, mięso już wiemy, jakie wybierać. Lepiej dziczyzna niż właśnie ta argentyńska wołowina. Ale bardzo często... Spotykamy się, z... myślę, że ta moda może już powoli przemija. Ale no zamiast mięsa trzeba jakoś uzupełnić białko, uzupełnić kalorie. No to co, awokado. O, zgroza. Zgroza, zgroza dlatego że na kilogram awokado potrzeba kilkaset litrów wody. Po pierwsze, po drugie, trzeba wyciąć dżunglę. 272 litry wody. Dokładnie. Trzeba wyciąć dżunglę. Tak. I trzeba rolnika zmusić do tego, żeby uprawiał awokado, i robi to mafia w Meksyku. Na ogromną skalę ci ludzie są udręczeni, dostają marne pieniądze, ale mają hodować awokado, a nic innego, bo mafia na tym zarabia. I jak ktoś, rolnik, chce się wychylić, to tak na niego wpływają, że przestaje się wychylać albo się przenosi. Więc, y, mając awokado w ręce, mamy owoc, który jest owocem udręczenia ludzi, gleby i dżungli. Więc y, awokado ja ze swojej kuchni wypisałem. Ja też. Do tego olej palmowy, pochodzący z Azji Południowo-Wschodniej, Afryki, Ameryki Południowej. I, I taka zatrważająca informacja, że co roku z powodu produkcji yy, oleju palmowego ginie około 5 tysięcy osobników orangutanów. Nie chce mi się w to wierzyć, czy to jest aż tak dużo. To, to jest możliwe na tej zasadzie, że powiedzmy jakaś korporacja międzynarodowa, często są to francuskie korporacje, przynajmniej na Borneo i Sumatrze, yy, wykupują jakiś obszar od rządu, dostają, płacą pieniądze, bo to jest państwowe, czyli wszystkich. Tam są wioski, tam są ludzie, tam mieszkają ludzie w takich szałasach. No bo w tropikach nie, nie, nie ma tam prawa własności do gleby, po prostu żyją. I taka dżungla jest wypalana. Po prostu wypalana. I to jest na taką skalę, że jak się paliły lasy na Borneo, to było dobrych kilka lat temu, kilka dosłownie, może tak, kilka lat temu, to w Singapurze dzieci dwa tygodnie nie chodziły do szkoły, bo miały maseczki na twarzach z powodu smogu. To było tak, takie wypalanie. To, co się działo w Amazonii, to też miało swoje podłoże w produkcji różnych rzeczy, między innymi prawdopodobnie oleju palmowego. Ale kto z nas sprawdza, czy w produkcji jest olej palmowy? Bo nawet jak jest certyfikowany, co to znaczy certyfikowany? Jak ja kupuję koszulki gdzieś, yy, właśnie w tych krajach, gdzie jest certyfikowany olej i poproszę, żeby na koszulce była metka Made in New Zealand, to dostanę taką koszulkę. <noise> Więc tak samo muszę dostać ciężko, certyfikat na, na wszystko. Ciężko weryfikować to. Więc to się dzieje i, i to jest na wielką skalę. Ale ile osób, nawet tych, którzy twierdzą, że są lepsi od innych, bo, bo nie jedzą mięsa, czy te osoby sprawdzają, czy jest olej palmowy w produkcie, jest w czasie mleczku, jest w wielu miejscach. Ale co się okazuje, duzi producenci yy, słodyczy yy, na rynku niemieckim wycofują olej palmowy, zastępują go olejem rzepakowym, wycofują ten olej, bo klienci tego chcieli. Ale na, u nas w Polsce te, te same produkty, te same firmy zawierają olej, olej palmowy, bo klientowi na tym nie zależy. Mieliśmy taką, taką sytuację w zeszłym roku, że pewna firma właśnie chciała rozdawać dzieciom jakieś ciasteczka yy, w ramach promocji po prostu rozdawać. Więc w sumie to jest atrakcja dla, dla, dla dzieciaków, niech by to było. Ale sprawdziłem specyfikację tego produktu, był tam olej palmowy. Powiedziałem, że z olejem palmowym nie zgadzam się. I, co? I następnego dnia już był ten sam produkt bez oleju palmowego. Dało się. Dało się i to się robi. Nasz klient nie interesuje się olejem palmowym, w związku z czym ma olej palmowy w produkcie. Olej palmowy po pierwsze nie jest zdrowy, a po drugie wiąże się ze zniszczeniem dżungli tropikalnych, zwłaszcza w Azji. Ja byłem na plantacjach palm olejowych, tam jest cisza. Tam podobnie jest dużo węży, dużo gryzoni, ale ogólnie jest cisza. Cisza, tam nic nie śpiewa, tam nic nie ma. Te palmy są twarde, kolczaste, te owoce też są twarde. Orangutan jest to zwierzę, tak samo gibony są to Małpy, które na zasadzie brachiacji poruszają się w dżungli, w prawwiecznej dżungli, dżungli, która ma ogromne drzewa, które żyją setki lat, mają plątaninę konarów i tam one sobie bujają się na ramionach e, dzięki brachiacji i one ten, w ten sposób funkcjonują. Jak im się dżunglę wytnie, wypali, posadzi e, palmy olejowe, to na czym one mają się bujać? Więc, a nigdzie nie pójdą, więc giną. Więc można sobie przeliczyć, jakie jest zawieszenie tych małp na, 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 na hektar czy na kilometr kwadratowy. Zobaczy się, ile dżungli wypalonej, można przeliczyć, ile ich musiało zginąć. Także gibonów, orangutanu. Więc ja sprawdzam produkt, czy jest w nich olej palmowy. Jeżeli jest, to z uśmiechem na twarzy odkładam i uśmiecham się nie do tego producenta, tylko do orangutanów, którym, którym życzę jak najlepiej. Dokładnie. No dobrze, czyli tak, nie używamy mięsa, uważamy na ślad węglowy. Uważamy rodamy... na ryby. Na ryby. Czyli nie, nie, nie jemy mięsa zwierząt udręczonych. Czyli świń, bydła przede wszystkim. Już jest lepsza. Oczywiście to nie jest zakaz religijny, jeżeli jesteśmy gdzieś, prawda. U kogoś, to też nie robimy z tego żadnej afery, no bo to, to nie jest nakaz religijny, oczywiście możemy zjeść. Natomiast no, staramy się ograniczać zdecydowanie spożycie wieprzowiny wołowiny ze względu na właśnie na dobro świata. Wybieramy ryby z certyfikatem MSC czy ASC, albo sami mówimy dziczyzna jest najlepszym rozwiązaniem i można ją kupić w wielu miejscach w tej chwili. Też jest, są, zaczynają być pewne ułatwienia w handlu dziczyzną takim bezpośrednim, więc można kupić półtusz, jak ktoś umie później sobie z tym poradzić, a jak nie, to w dyskoncie można kupić już gotowe produkty. Albo dziczyznę zamrożoną, także w sklepie prowadzonym przez Lasy Państwowe na, tak. na grujecki też Właśnie można... chciałam zaprosić warszawiaków i nie tylko do, na Grujecką, tam jest sklep Dobre z Lasu, jest też Bistro Dobre z Lasu, można spróbować. To. Jak smakuje y... szyszka? Szyszka to można sobie samodzielnie w, 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 w lezie. Aże syrop z zielonych. No tak, z, z sosny, oczywiście. Z mojej własnej sosny, więc nie chodziłem po lasach państwowych, nie zrywałem szyszek. No tak, jeżeli ktoś ma zamiar y, robić takie sosy, to nigdy z pędu wierzchołkowego, tylko z tych bocznych. Y, wracając. Lokalne produkty. Zamiast awokado wybierzmy jabłko, wybierzmy to, tak. co rośnie Śliwki. u nas, kapusta... No to oczywiście można tak sobie mówić, że zamiast pomarańcza jabłko, tak. Ale jest takie pojęcie w Warszawie, pejoratywne określenie kogoś, kto przywozi produkty ze wsi, słoik. Mhm. A przecież to jest ekolog. To powinno, to powinno być tożsame. Słoik, czyli ktoś kto umie przetworzyć, chce przetworzyć, spożywa produkty lokalne w sposób tradycyjny. Ja prowadzę takie eksperymentalne gospodarstwo w, w gminie Hanna. Jest tam już 13 hektarów tego konie to napędzają w sensie nawozu, ale tam mam i króliki, i kury, i, i, i psy. Ale w każdym razie y, spotykam się z sąsiadami. Tych sąsiadów to mam tak w odległości półtora kilometra każdego, albo i dalej. W każdym razie dopytuję ich o różne rzeczy, jak kiedyś to było, jak tych zamrażarek nie było, tych lodówek, jak się tu przechowywało. Y, mnóstwo, skarbnica wiedzy. To, to, co się działo, jak to kiedyś przechowywano i to trzeba wykorzystywać. Tę wiedzę trzeba wykorzystywać i przetwarzać. No przecież można kupić śliwki świeże z Paragwaju w styczniu, czy z Urugwaju, czy z Izraela, okay. ale można mieć śliwki w kompocie, które będą zrobione samodzielnie i będą jeszcze lepsze. Oczywiście, że jeszcze lepsze. Ja ostatnio robiłam dżem z agrestu po raz pierwszy. No przy pomocy rodzicielki, ale robiłam. Ja zrobiłem dżem z czarnej porzeczki i nikt w domu nie chciał jeść. Mam zapas. Taką <laughs> zostawiłem w tym roku. No właśnie, co jeszcze możemy zrobić? Wszystko. Ma pani na sobie bawełnianą koszulkę? Yy, tak. Made in China? Nie wiem. Czy PRC? Nie wiem, musiałabym sprawdzić. To potem. Natomiast <grym> tak, zobaczmy, w co się ubieramy. Czy to są produkty rodzime, czy to przyjechało skądś, tak daleka. Zobaczmy sobie, co my wokół ma nas mamy. Właściwie otoczyliśmy się produktami z importu. Bo jest taniej niż w Europie, taniej jest coś wyprodukować, czy w Bangladeszu, czy w Indiach, gdzie by to nie było. Yy, więc yy, to jest też ślad węglowy i konkretna rzecz. Poza tym, ile my mamy wokół siebie gadżetów, które nam się wydają strasznie potrzebne, a tak naprawdę zastanówmy się, jak często do nich sięgamy. Jak często z nich korzystamy? Ktokolwiek do mnie przychodzi o dwie mi papierową torebkę a w niej, Powerbank, długopis, y, jakieś tam różne inne drobiazgi, notatniki. Mam tego cały zbiór, sobie na starość. Jak znalazł? Będę wypisywał kolejny długopis. Kolejne części hipokryzji. <gryzji> Albo będę pisał kolejne części hipokryzji. Tak, myśmy się bardzo uzależnili od wygodnego życia, a ja w tej histerii Urbanogenes napisałem rozdział o tym, co by było, gdyby prądu nie było. Gdyby tak nagle burza słoneczna zmiotła wszystkie transformatory z jakiejś części na przykład Europy. Co byśmy wtedy zrobili? To byłby sprawdzian. Ludzie nam się dadzą radę. W mieście rady sobie nie dadzą. Nawet samochodu nie zatankują, wszystkie sklepy będą rozarbowane, wszystkie produkty zepsute. Jeśli to będzie zima, to będą zamarzać. Jeśli to będzie lato, będą umierać z powodu infekcji, bo nie będzie wody nawet do spuszczenia toalety. A zobaczmy, że my spuszczamy w toaletach wodą pitną. Ja kiedyś o tym rozmawiałem z takimi młodymi ludźmi w Afryce, oni nie mogli w to uwierzyć. Czy my wodą pitną spukujemy toalety? To jest straszne marnotrawstwo. Ta makabra. Powinniśmy starać się wykorzystać wodę deszczową, wodę szarą. No. Ja już te domy, które mam, to mam już zbudowane, więc tam będzie ciężko to przebudować. Ale oczywiście staram się odzyskiwać deszczówkę do różnych po, sp sposobów. Mam też tutaj akurat pod Warszawą przy domu staw, który jest zasilany z wodą gruntową i z tego, z tego stawu podlewam swój ogród, więc mam entlawę zieleni, tam się ptaki gromadzą, i też korzystają z tej wody. Mam też szambu, który już jest nieużywany, ale wypełnione deszczówką. I z tej deszczówki korzystam. Więc no, trzeba kombinować, trzeba szukać, rozwiązań, trzeba patrzeć, czytać. Tutaj oczywiście też. Rola polityków, żeby były mechanizmy, żeby to się opłacało i chciało się ludziom. Solary, oczywiście tak. To no do, to dokładnie. Właśnie chciałam do tego jeszcze na samym początku e, napomknąć o tym, że ten mój wynik e, mojego śladu ekologicznego półtorej, półtora, półtorej ziemi, jedna ziemia i pół. Tak. E, to e, pół, Półtora, czyli. Półtora, no to pół. To, 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 to do Hajnówki tory prowadzą, to pół takiego. Tora. <grym> I właśnie skąd taki, taki wynik? Bo mnie to z, z, zaskoczyło i, i zasmuciło jednocześnie, ale doczytałam później w tym, na koniec tego testu, że to jest. Y, moje decyzje to jest jedno, ale to jak państwo y, tymi zasobami, te zasoby eksploatuje, przygotowując dla mnie drogi? Dla mnie te miasta, całą infrastrukturę, dokładnie. To wszystko się wlicza Astro. na, ten, Astro. na Astro. to Astro. moje zużycie. Tak, oczywiście tak. Myśmy chcieli w ogrodzie zoologicznym i wprowadziliśmy zakaz używania plastiku. Ten Plastik, który można zobaczyć w ogrodzie zoologicznym, jest to PLA, czyli jest zrobiony z laktozy. On jest biodegradowalny w ciągu 40 dni. I jak zacząłem o tym myśleć, to było w ubiegłym roku, yy, i zacząłem namawiać tych wszystkich kontrahentów, którzy mają punkty gastronomiczne w zoo, to człowiek mi pokazał opakowanie widelczyków zrobionych z PLA, które było zapakowane w ciężki plastik normalny, obwinięty ogromną ilością folii, która nie była PLA. Więc jakby gdzieś ten rozum się zgubił. Można to było zapakować papier chociaż, ale no gdzieś to się zagubiło. Myśmy zrezygnowali na przykład z obowiązkowej wody w czasie upałów. Nasi pracownicy zużywali 10 tysięcy butelek wody mineralnej bo to jest ileś tam dni w roku, w cieple są, muszą dostawać, to, no, o tym mówią mhm, przepisy tak. BHP, półtora litra dziennie, więc no, butelka by chodziła dziennie, trochę gazowane, trochę nie gazowane i wychodziło tylko 10 tysięcy rocznie. Zamówiliśmy dystrybutory. Tu właśnie pan nam przyniósł taką wodę z takiego dystrybutora, który albo grzeje, albo chłodzi, albo gazuje i daliśmy je do wszystkich obiektów dla naszych pracowników, plus metalowe bidony z naszym logo i o 10 tysięcy butelek mniej produkujemy i tak. zużywamy. Co prawda w punktach gastronomicznych ludzie nie chcą mieć zawsze niekoniecznie tylko but, napoje w szklanych butelkach, dlatego że jak matka daje dziecku napić się z butelki, to woli, żeby to jednak była plastikowa butelka niż, niż szklana. Też yy, osoby, które prowadzą takie punkty, aby najmują ludzi, no jak się rozbije butelka, ktoś się skaleczy, no to jest tylko problem. Jak może zawsze spaść taka butelka w pośpiechu. Więc no, nie da się tak zupełnie tego uniknąć od razu, ale no, trzeba iść w tym kierunku, żeby te Słomki, Małymi słomki są papierowe albo z PLA, albo z z czegoś jeszcze innego, z ryżu ostatnio widziałem. Można też kupić metalowe. Są też słomki z makaronu. Mamy takie sprzedaży wzo metalowe od razu z wyciorkiem. Z wyciorkiem? Z wyciorkiem, żeby sobie umyć, jak ktoś już tam chce, Aha, chce to umyć, bo można. Tam, tam są takie <grym> lekko półkoliste i jest tam wyciorek. Ja w swoim tornistrze który tutaj położyłem z boku, też mam taką słomkę z wyciorkiem i łyżkę swoją. O. Bo jak korzystałem zwykle z punktów gastronomicznych gdzieś w mieście, to swoją łóżką jadłem. A jeszcze w czasach. Y, jak, obecnych, nie było, jak nie było koronawirusa, tym, bo tym teraz lepiej. To, to może po prostu łyżkę mam cięższy, to teraz, To tym lepiej. No tak, y, musimy podejmować świadome decyzje. I zamiast krzyczeć w internecie, zamiast hejtować w internecie i, i zużywać całą tę energię na, na złość i na nakręcanie takiej Za, sprawy. Zamiast zagłuszać wyrzuty sumienia. Albo tak. To zastanówmy się nad tym, co jest w naszej lodówce, co używamy na co dzień i ile marnotrawimy marno żywności, chociażby nie? Papieru, choć papier jest z drewna, i, i wiadomo, że to drewno jest y, bardzo eko, i zalecamy zawsze używanie drewna, to jednak można ograniczyć stosowanie. Wszystko można przemyśleć. Oczywiście najgorsze to jest marnotrawienie żywności. No, ja akurat mam tak, że mam i kompost, i kury, i króliki, i psy, więc nic tam się nie, nie da zmarnować w takich warunkach. Wszystko zostanie wykorzystane, ale tak, no oczywiście papier strukujemy być może za dużo, może niepotrzebnie, też trzeba się na tym wykorzystać. Może można na drugiej stronie, jak przychodzą do mnie gazety codziennie, to są z folii. Paskudny. I w tej chwili jest kartka papieru z adresem. To duża kartka, A4, albo A5, albo no tak, A5, to jest przeciętnie. Ja to zmieniam tej kartki. I potem je spinam takim metalowym spinaczem i mam, no, układam. No, i ma mam notatnik, tak, mam notatnik, więc to nie marnotrawię tego. Te, te fol ta folia mi trochę boli, no bo to codziennie jest jakiś kawałek folii, no, ale co zrobić? W yy, papier może by trzeba to było pakować, ale to pewnie trzeba najpierw osiągnąć, osiągnąć w pewien sposób rozwoju. Tak samo recykling butelek. No, kupując butelkę, możemy się zastanowić, czy chcemy to zwrócić, czy będziemy to potem wrzucać do kubła. Te butelki będą dzwoniły strasznie w kuble. To słuchajcie sąsiedzi Szyklamy. będą. Tak, sąsiedzi tak. będą. Wiedzieli. wyciągać pochopne wnioski. Tak. <laughs> no właśnie. Y, bardzo y, patrzę na to wszystko z lekkim strachem, ale też z optymizmem, bo jednak y, takie książki, które powstają. I to wszystko, że mamy, mamy dostęp do, do wiedzy w internecie i możemy się doszkalać przy odrobinie dobrej woli, to może czeka nas. Lepsza nieco przyszłość, większa świadomość konsumencka, nie wybieranie jednak tych plastikowych rzeczy. Co, co też e, przypomina mi się, jak e, w jednej sieciówce, w drogerii sieciowej, chciałam kupić kosmetyk, który był bio. I ten kosmetyk był w tubce. Ta tubka była w opakowaniu papierowym, i to opakowanie papierowe było w folii, i na tej folii była jeszcze naklejka. To przyleciało z Chin. Podejrzewam, że nawet nie spojrzałam skąd, ale tego typu rzeczy, no po co? To jest po prostu. Bez sensu, ale jeszcze 10-15 lat temu nikt może się nad tym nawet nie zastanowił, nie zadumał. W tej chwili już się ludzie zaczynają zastanawiać, więc myślę, że to jest dobra wróżba na przyszłość. Mnóstwo mikroplastiku z tych wszystkich peelingów i innych środków kosmetycznych trafia do kanalizacji, do rzek planktonu, do ryb i potem do klienta. No niestety wycofaliśmy się, no bo w tej chwili pokazanie się w futrze z lisa albo w futrze z jenota, Byłoby czymś nie do pomyślenia w dużym mieście. Na wsi to jest spo, jeszcze spokojnie, nikt tam się tym nie przejmuje. Jeszcze mają te futra z lat 70. Tak, moja mama ma futro z, z, z Norek. Nie, nie z Norek, bo to jest Nutri-Futro. Ono ma pewnie ze 40 lat jest fragnowe. Żaden polar tego nie zniesie. A te polary są wszystko zero, ropopochodne i to wszystko potem wypukują się, te mikrofibry trafiają, trafiają do kanalizacji do rzek, do mórz, do jezior. Jest to makabra, my potem to zjadamy. Jeszcze nie wiemy, jakie będą tego konsekwencje, ale myślę, że ludzkość w pewnym momencie się obudzi się wycofa z tych polarów. Co prawda ocieplenie klimatu sprawia, że są mniej potrzebne niż kiedyś, ale no, futra jednak są na, na lata, na długie lata. I zwłaszcza dobrze pielęgnowane. Ja nie mówię, żeby tutaj zacząć hodować na wszelką, za wszelką cenę zwierzęta, bo nie starczy tych, tych futer dla nas wszystkich. Ale jeżeli ktoś pochodziłby na przykład w, w kurce z samodzielnie upolowanych jenotów albo szopów pracy, czyli gatunków inwazyjnych, które niszczą naszą przyrodę, to byłoby to najwyższe wtajemniczenie ekologiczne. Czekamy na Wasze zdanie na ten temat. Piszcie do nas na grupie między drzewami podcast na Facebooku. Jeśli chcecie wgryźć się w temat, bo jak zresztą na pewno sami, sami e, widzicie, ledwie, ledwie liznęliśmy temat. Tego jest tak dużo i można. Na tyle sposobów to wszystko analizować, że ja polecam w tym momencie Hipokryzja, nasze relacje ze zwierzętami. Książka doktora Andrzeja Kruszewicza. A e, no za i... chwilę także Histeria Urbanogenes kontynuacja. Tak jest. Czekamy na część drugą. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.